Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Audi Q7 z 2008 roku. Tutaj auto w wersji z silnikiem 6-cylindrowym o pojemności 3,6 litra i mocy 280 koni. Jest to silnik w technologii FSI, czyli z tryskiem bezpośrednim. Została tutaj zamontowana instalacja dedykowana do tego konkretnego silnika. W tym przypadku jest to produkt firmy Zavoli Direct. I tak, trochę danych. Spalanie benzyny w takim aucie jest około 15,5 litra. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 17,5 litra. Do tego trzeba doliczyć około tam 15% benzyny na tak zwany dotrysk w celu schłodzenia wtryskiwaczy benzynowych, które są bezpośrednio w komorze spalania, więc mogłyby ulec po prostu uszkodzeniu, jeżeli silnik by pracował w 100% na gazie. Pomimo tego i tak mamy dużą oszczędność, bo na około 1000 km oszczędzamy blisko 350 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 740 zł, na LPG już tylko 390. Pokażmy poszczególne komponenty. I tak, na pierwszym planie widzimy reduktor zawoli z filtrem fazy ciekłej. Obok mamy filtr fazy lotnej. Tutaj widzimy na górze elementy zielone, czyli wtryskiwacze gazowe zawoli. Jak widzimy, na 6 cylindrów, 6 wtryskiwaczy. I po drugiej stronie przy reflektorze widzimy komputer od instalacji gazowej Zavoli Direct. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w aucie klient sobie zażyczył, że został zamontowany na tunelu środkowym, tutaj obok fotela. Jak widzimy, jest on bardzo dobrze widoczny z miejsca kierowcy. Zbiornik. Zbiornik w aucie został zamontowany w miejsce koła zapasowego. Tutaj zamontowaliśmy zbiornik standardowy 50-litrowy, co daje nam około 40 litrów gazu i zasięg blisko 225 km. I wlew gazu oczywiście mamy pod klapką. Jak widzimy, mieści się tutaj pełnowymiarowy wlew, więc nie ma potrzeby dokręcania żadnych końcówek. I tak, podsumowując. Cena zestawu, czyli instalacji Zavoli Direct w tym konkretnym aucie jest to koszt 6300 zł i zwrot następuje po około 17 900 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.